Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Pawle. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w audycji Czy masz świadomość Pawła Wypychowskiego, eksperta Instytutu Spraw Obywatelskich, a tematem dzisiejszej rozmowy jest ekspertyza Pawła, ekspertyza pod tytułem Mega Ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała, którą wydaliśmy blisko rok temu i która, no moim zdaniem, patrząc tak na publikacje, które się ukazują w Polsce na temat 5G i promieniowania elektromagnetycznego wydawane przez organizacje społeczne, to właściwie jest jedyną taką zwartą publikacją, która podchodzi do tematu 5G krytycznie, szukając prawdy i szukając rozwiązań. I Pawle, pierwsze pytanie jest takie, jak ci się ją pisało? O, to ciekawe pytanie. A teraz to sobie chyba potrzebuję przypomnieć. To był okres letni, tak, ubiegłego roku i na całe szczęście, bo wydaje mi się, że wtedy miałem trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić jakby dość czasu na to, żeby ją przemyśleć po pierwsze, dlatego że myślę, że do tej pory nie, tak jak powiedziałeś, i do tej pory nie ma dokumentu, który by wiązałby tak naprawdę sprawę 5G i omawiał ją ze stron, że wielostronnie, tak? Szukając jakby nie tyle dyskusji na temat 5G dobre, złe, tak? Bo to jakby jest taka polaryzacja poglądów, która dzisiaj jakby występuje i mamy proponentów jednej strony i drugiej strony. Z mojego punktu widzenia zawsze jest tak, że w sytuacji, w której występuje jakby rosnąca polaryzacja, to zawsze oznacza rosnące niezrozumienie. To oznacza, że ludzie, no tak jest, tak? To po prostu warto to zauważyć, dlatego że dyskusja taka naprawdę rzeczowa, czyli możliwość porównania czy odniesienia się do argumentów stron, ona jest możliwa dopiero wtedy, kiedy rozumiemy zagadnienie. Natomiast polaryzacja paradoksalnie, szczególnie wtedy, kiedy ona rośnie, narasta i jest coraz większa, oznacza, że jest coraz większe niezrozumienie z obu stron tej sprawy i następuje tylko polaryzacja, czy jesteś za, czy przeciw. To jest to magiczne pytanie, które zadają dziennikarze, które ogranicza pole myślenia tylko do takiej prostej, bardzo prymitywnej postawy pod tytułem, czy ja jestem za, czy jestem przeciw, tak? A nie zadaje pytań dlaczego i nie zadaje pytań najpierw, czy rozumiesz w ogóle przeciwko czemu albo za czym jesteś. I od tego zacznijmy, tak? Dlatego zawsze według mnie wtedy, kiedy zauważam, że rośnie polaryzacja, warto jest otworzyć szersze pole, to tak wynika z prostych i dawno znanych zasad negocjacji, czy negocjacji win-win, czy modelu oksfordzkiego, czy tego typu rzeczy, że dopóki nie otworzymy jakby pola negocjacji i nie zobaczymy i nie, obie strony nie zaczną rozumieć tego, o czym mówią i nie zaczną słuchać siebie nawzajem i argumentów, dopóty w ogóle o dyskusji, czy jakimś zrozumieniu, czy o jakimś wspólnym działaniu, czy wzięciu przynajmniej nawet pod uwagę poglądów drugiej strony nie ma mowy, tak? I dlatego ten dokument starał się z jednej strony oczywiście, ponieważ odnosił się w dużej mierze do publikacji Ministerstwa Cyfryzacji, z jednej strony chciałem wypunktować już takie najbardziej ewidentne, bo ograniczyłem się tylko do najbardziej ewidentnych, bo naprawdę ta księga biała nie jest, tak? I to, że do tej pory środowisko naukowe w Polsce nie grzmiało, że tam się znajdują po prostu
bzdury, no bo to jakby zaprzeczenie praw fizyki, elektromagnetyzmu i tak dalej jest tam na porządku dziennym, to oprócz tego znajduje się no bardzo wiele jakby totalnie tendencyjnych sformułowań, stwierdzeń takich, które mają stworzyć wrażenie, że w ogóle dyskusja jakakolwiek nie ma sensu, dlatego że prawda jest tylko jedna i leży po stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Tak? Z definicji właściwie, dlatego że nie dopuszcza się nawet tego, żeby w ogóle mieć inny pogląd. Jeśli ktoś ma inny pogląd, to jest zwolennikiem płaskiej ziemi i tak dalej. Tak? W związku z czym starałem się jakby po pierwsze to pole zbudować, po drugie pokazać też, jak to się łączy z zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi i po trzecie przede wszystkim pokazać od strony technologicznej, czym 5G jest, a czym nie jest, po to, żeby obu stronom tego nazwijmy to konfliktu, czy może nie konfliktu, może to nie jest dobre słowo, ale tej spolaryzowanych poglądów w ogóle spróbować przybliżyć, o czym my w ogóle rozmawiamy i jakie to będzie miało konsekwencje, po to, żeby je zobaczyć, ale w oparciu o zrozumienie technologii, zrozumienie jej rozwoju, jej podstaw i tego, czego ona też potrzebuje i czego wymaga i co za sobą pociągnie, jakie konsekwencje tego będą. Tak? Bo tutaj do tej pory zresztą, muszę powiedzieć, jest bardzo duży deficyt zrozumienia tego. Ja rozumiem, że to są zagadnienia trudne, ale musimy się liczyć z tym, że w tym świecie, w którym żyjemy, jeżeli chcemy, żeby było łatwo, to znaczy, że nic nie zrozumiemy. Po prostu. Tak? I dlatego trzeba podjąć jakiś wysiłek i ten wysiłek również był włożony przeze mnie po to, żeby możliwie prostym językiem, możliwie mówię, bo oczywiście nie da rady wytłumaczyć bardzo zaawansowanych zagadnień w sposób totalnie prymitywny, tak? Starałem się użyć i metafor swego rodzaju, tak? I pewnego rodzaju opisów, jak to może wyglądać, stąd te opisy dotyczące tego, jak to będzie działać w przypadku kogoś stojącego na przystanku autobusowym i używającego tej technologii, w jaki sposób ona funkcjonuje i działa, po to, żeby przybliżyć jakby ludziom to, z czym tak naprawdę się mierzymy, o czym jest ta dyskusja i co jest przestrzenią na możliwe rozwiązania, dlatego że skupiamy się i do tej pory tak jest, że większość ruchów skupia się na 5G czy nie 5G, po pierwsze nie zauważając, że technologii bezprzewodowych, które wyrastają wokół nas jest wiele, wiele więcej, to jest nie tylko 5G i one wszystkie jakby mają wkład w ekspozycję organizmów żywych, a w szczególności ludzi na to promieniowanie, to jakby po pierwsze, tak, że to nie, że 5G to nie wszystko, tak, i że samo 5G nawet jeśli byśmy go je zablokowali, to niestety nie jest rozwiązanie problemu. Tak? Musimy się zastanowić w ogóle nad wszystkim, co się komunikuje bezprzewodowo, dlaczego tego chcemy i dlaczego ewentualnie tego nie chcemy i jakie to są tego konsekwencje. Tak? A poza tym, czyli to było jakby istotną sprawą, co to jest 5G, a po drugie, co w ogóle to oznacza dla naszego środowiska elektromagnetycznego i co to oznacza dla nas obywateli i każdego z nas osobno, jaki my mamy w ogóle wpływ i przełożenie na to, jak to środowisko elektromagnetyczne powstaje, buduje się, psuje się, jest psute i co my możemy z tym zrobić, a czego nie możemy, bo tu mega ustawa wprowadziła najwięcej nowych przepisów, bardzo znacznie ograniczających, a w zasadzie wyłączających kompletnie kontrolę obywatelską nad środowiskiem elektromagnetycznym, czyli innymi słowy, jakiekolwiek, łącznie z własnością, tak, prywatną, jakiekolwiek możliwości wpływania na to środowisko ze strony obywateli zostały wyłączone i przekazane w ręce czterech firm tak naprawdę w Polsce, które tą sieć budują, tak? Czterech prywatnych biznesów, które tą sieć budują, tak? Czy korporacji, które tą sieć budują. W praktyce wyłączono jakiekolwiek możliwości kontrolne, mówiąc, że wszystko jest w porządku, w związku z tym nie musicie tego kontrolować, tak? I nie wysłuchano żadnego słowa sprzeciwu. Dodałem do tego jeszcze aspekty
państwowe, tak, związane z bezpieczeństwem, bo to też był istotny aspekt, który warto w tym wszystkim rozpatrywać, chociaż nikt na to nie zwrócił uwagi. Myślę specjalnie i nikt się do tego nie odniósł, tak samo jak nikt się nie odniósł i właściwie nie odnosi do tej pory do rzeczy w zasadzie podstawowej, którą w tą ekspertyzę montowałem, to znaczy do planu i konieczności, i to powinno wywoływać przede wszystkim społeczny protest, mierzenia tego, jakie to środowisko jest. Czyli my na razie nim nie będziemy zarządzać, dlatego że nie mamy w ogóle danych na jego temat. Mamy ustaloną normę, czyli sufit, i to jeszcze 100 razy podwyższoną, tak, przez w tym roku, w styczniu. I nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, jak kto z nas jest eksponowany, jakie są różnice pomiędzy ekspozycją i jak te różnice mogą się korelować z zachorowaniami, z chorobami, czy w ogóle ze stanem zdrowia danego miejsca społeczeństwa, czy danego obywatela. Tak? My tych danych nie mamy i nigdy mieć nie będziemy, jeżeli będziemy dalej podążać tą ścieżką. Co jest oczywiście na rękę proponentom, dlatego że wtedy nigdy nie będzie można udowodnić, że cokolwiek jest na rzeczy i że nie ma żadnej korelacji pomiędzy zdrowiem społeczeństwa i obywateli, a ekspozycją na pola elektromagnetyczne, bo wszyscy będziemy niby tak samo eksponowani, bo nie będzie żadnych realnych danych na temat tej ekspozycji. Tak? I tam był cały rozdział poświęcony, który się nazywał Monitoring czy cyfrowa ułuda, bo tam była propozycja Ministerstwa Cyfryzacji, żeby to wyliczać na podstawie tak zwanych zaawansowanych modeli matematycznych, którą skrytykowałem, bo to jest po prostu wierutna bzdura, nie da się tego wyliczyć. Jakkolwiek zaawansowane by te modele były, to one były zaawansowane tylko w tak zwanej kreatywnej księgowości chyba, tak? Zresztą jeżeli wiedza na temat pól elektromagnetycznych jest taka, jak prezentuje Ministerstwo Cyfryzacji w Białej Księdze, to znaczy, że nie mają pojęcia, co to znaczy zaawansowany model matematyczny, już nie mówiąc o tym, że nie mają pojęcia, jak się pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i mikrofalowych w środowisku rozchodzą. Tego po prostu wyliczyć sensownie się nie da. I zaproponowałem bardzo konkretnie i bardzo dokładnie, jakie wymagania taka sieć monitoringu musiałaby spełnić. Zaproponowałem i przeliczyłem i pokazałem, że nie musiałaby być wcale droga, czyli że jest to wykonalne, jest to do zrobienia, w jaki sposób można by było to zrobić, w jaki sposób potencjał naukowy polskich uczelni można by było wykorzystać do tego, w jaki sposób potencjał innowacyjny polskich startupów można by było wykorzystać. To jest rzecz absolutnie do zrobienia. No i co? No i cisza. No właśnie, bo tak gdzieś parę minut temu, jak tak opowiadałeś, to miałem tak, nasunęło mi się takie pytanie, no że w sumie, jeżeli to jest jedna z niewielu, a właściwie może jedyna publikacja tego typu w Polsce, no to powinieneś mieć chyba rozgrzany telefon do czerwoności, jeśli chodzi o dziennikarzy, media, nie wiem, no tak, właściwie tak. No to oni nic takiego się nie zdarzyło. Natomiast to, co się zdarza od czasu do czasu, to są komentarze, może akurat nie do tej ekspertyzy, ale do jakichś tam artykułów, które później opublikowałem i znalazły się w różnych miejscach. I te komentarze, chociaż jeden był do ekspertyzy, pamiętam, od jednej osoby, taki dłuższy, który zarzucał mi, że mówię na przykład o tym, że twierdzenie Shannona Hartleya po prostu z niego wynika, że jeżeli będziemy chcieli szybciej się komunikować drogą bezprzewodową, to niestety musimy się liczyć z tym, że ekspozycja ludzi na promieniowanie elektromagnetyczne będzie rosnąć. Tak? To taka podstawowa teza Shannona Hartleya, ale ktoś mi zarzucił, że nie zrobiłem w ekspertyzie wyliczeń, które to popierają. Mhm. No, oczywiście nie zrobiłem, tylko że jeśli ktoś widział wzór Shannona Hartleya i ma chociaż trochę wiedzy na temat pól elektromagnetycznych, to zależność pomiędzy mocą sygnału, tak, czy odstępem sygnału od szumu, albo mocą sygnału, jeżeli założymy, że szumy są takie same, a tak naprawdę będą jeszcze większe, czyli ten odstęp sygnału od szumu, który nam jest potrzebny do szybszej transmisji danych, że zależność jest logarytmiczna od tego, to znaczy, że nawet
zwiększanie mocy nie powoduje nawet liniowego przyrostu szybkości danych, tylko mniejszy niż liniowy, czy oznacza, że tą moc musimy zwiększać dużo bardziej niż liniowo, żeby uzyskać te większe szybkości danych przy tym samym paśmie, no to powinno być to dla niego jasne, ale ponieważ ludzie, którzy piszą i zarzucają mi takie rzeczy, najczęściej nie widzą nawet tak prostych rzeczy z zależności, no to zadają takie pytania i potem myślą, że ich krytyka jest zasadna i że na tej podstawie mogą skrytykować całą ekspertyzę. To też jest bardzo ciekawe, to jest to, co ludzie robią, że jak znajdą jeden argument, tak jak ktoś, że ja powiedziałem, że telefony tak do 5G są drogie i że ludzie wydadzą pieniądze. No i oczywiście podniósł się szuch, że one za chwilę stanieją i że będą taniutkie, że to w ogóle bzdura. No, powiedziałbym tak. Po pierwsze, żeby się już odnieść do tej krytyki, po pierwsze, te telefony nadal są drogie stosunkowo w tej chwili, przede wszystkim dlatego, że się na razie nie sprzedają tak specjalnie, no bo nie ma infrastruktury, ludzie tego jeszcze nie kupują, to jest tam ciągle poziom kilku tysięcy złotych co najmniej, ale jeszcze o drugiej rzeczy ci ludzie zapominają, bo też nie wiedzą, no może tego nie napisałem, ale trudno zawrzeć w jednym dokumencie, który jest w miarę strawny do przeczytania i tak był dość długi i wielu mi to zarzucało, zawrzeć wszystko. To druga rzecz, której ludzie pod uwagę nie biorą, że 5G to są fazy rozwoju, tak? Czyli my dzisiaj mamy telefony, które mają funkcję 5G, które są sprzedawane za stosunkowo duże pieniądze, które ludzie muszą kupić i muszą kupić do nich abonamenty, żeby z tego korzystać. I tutaj była moja teza postawiona, że to będzie Polaków dużo kosztowało. Tak? To jest teraz, ale teraz drugie 5G, które będzie wchodziło w zakresie fal milimetrowych, czyli to w zakresie 24,5 do 27,5 GHz, ono jeszcze go nie ma. Ono będzie wymagało nowych telefonów. Bo to jest odrębny zakres częstotliwości i zupełnie odrębne telefony. W związku z tym za jakieś 3 lata, jak te pierwsze trochę stanieją, to będziemy mieli kolejną marketingową akcję, tak? Jak już infrastruktura 5G w zakresie milimetrowym zacznie wchodzić do miast, będziemy mieli kolejną akcję, że w tym starym 5G, które mieliście kilka lat temu, to już nie ma więcej pasma, no bo faktycznie w Polsce to będzie tylko w tym zakresie 3,4 do 3,8. W tej chwili ta aukcja, która została odwołana, to są 4 kawałki dla każdego operatora po 80 MHz pasma. To naprawdę nie jest dużo i szybkości wielkich się na tym nie da uzyskać, bo nawet routery Wi-Fi dzisiaj mają po 160 MHz pasma w najnowszym wydaniu Wi-Fi 6, czyli 2 razy szersze pasmo, czyli są szybciej w stanie transmitować dane, więc z tej stacji bazowej te 80 MHz z tej stacji bazowej jest też podzielone pomiędzy użytkowników, czyli im więcej tych użytkowników, tym mniejsza część tego pasma jest dostępna, jeżeli jednocześnie chcą z niego korzystać. W związku z czym to naprawdę nie jest, jak to kiedyś mój kolega powiedział, błysk ciupagi to nie jest, tak? Jeśli chodzi o szybkość, to co będzie. Więc za 3 lata usłyszymy, czy 4, jak już telefony w pasmach milimetrowych będą gotowe, usłyszymy od branży tą samą opowieść, że trzeba kupić nowy sprzęt, który znowu będzie bardzo drogi, tak, żeby mieć jeszcze szybciej, tak? Żeby faktycznie te wszystkie piękne opowieści dotyczące tych małych opóźnień i wielkiej szybkości 5G zrealizować, bo na razie to 5G tego nie zrealizuje, umówmy się, to żeby to zrealizować, to musicie kupić kolejny sprzęt i kolejny. I teraz, jeżeli spojrzymy na, przepraszam, że użyję matematycznego sformułowania, większość ludzi tego nie lubi, na całkę z tej ceny po czasie tych telefonów, to ona cały czas będzie wysoka i cały czas na wysokim poziomie będzie utrzymywana. I co więcej, większość ludzi nie zauważa, bo nawet nie ma podstaw ekonomicznego myślenia, że musi być, dlatego że inwestycje w infrastrukturę 5G będą bardzo drogie, z czego się trzeba utrzymać i jeszcze wyrobić na tym zysk. W związku z tym ten argument, że Polacy za to dużo zapłacą, nadal się będzie bardzo dobrze trzymał, nie tylko Polacy, tak zresztą. No tak, zresztą pierwsze doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, to dodam jeszcze tylko, żeby ten argument poprzeć, w tej chwili są takie, że telefony 5G sprzedają się, w Stanach mamy sieć bardzo rozwiniętą 5G w tej chwili, oni są liderem zdecydowanie, tak? Mamy tysiące stacji bazowych 5G już czynnych, komercyjnie dostępnych, tak?
w rejonach typu tam Nowy Jork i tak dalej, to są już tysiące, tak? W związku z tym tam już jest jakby sens kupować telefony i okazuje się, że jakby ludzie nie nabywają tych telefonów tak szybko, jak branża by oczekiwała. Zaczynają myśleć o tym, że a może tutaj Wi-Fi, teraz się rozwija nowy standard Wi-Fi 6E, tak? Ten rozwinięty, który ma też bardzo, bardzo dużo FCC w tej chwili, czyli Komisja Komunikacji Amerykańska uaktywniła jeszcze dodatkowe pasmo dla Wi-Fi, pasmo 6 GHz od 6 GHz do 7, żeby dodać częstotliwości dla Wi-Fi. I ludzie troszeczkę zaczynają uciekać w kierunku Wi-Fi, dlatego że co zobaczyli? Że zobaczyli, że telefony 5G nie dają specjalnie dużo więcej niż 4G. W rzeczywistości, tak? Natomiast no, nacisk jest bardzo duży na to, żeby technologię rozwijać marketingowo, dlatego właśnie, że chcemy, żeby ludzie to kupili i branża nie jest w stanie jakby sfinansować tych inwestycji. Oczywiście będzie tym na giełdzie jakby podwyższać ceny akcji i tak dalej. Będzie zbierała pieniądze po to, żeby to sfinansować, ale gdzieś za parę lat się to będzie musiało spiąć. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Ja pamiętam briefing przed Sejmem, który robiliśmy jako Instytut Spraw Obywatelskich, gdzie prezentowaliśmy tą ekspertyzę i pamiętam, że pojawił się na nim pan z TVN-u, który nagrywał ten briefing. Później oczywiście nic się nie pokazało, natomiast miałem taką gorącą rozmowę z panem z naszego dziennika, który pytał o różne rzeczy i to też również nie znalazło odbicia w papierowej wersji następnego dnia. Twoim zdaniem, co jest w tej ekspertyzie takiego, że zapadła nad nią, nie wiem, czy zmowa, ale na pewno milczenie zapadło. Myślę, że wytłumaczenie jest stosunkowo proste. To znaczy, ja myślę, że dwa elementy są, dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że mało kto rozumie, albo proszę, dalej mało kto chce rozumieć zagadnienie, tak? Czyli chce poświęcić czas i wysiłek, żeby zrozumieć zagadnienie, a nie rozprawiać na temat, czy jesteś za, czy przeciw i kto jest tutaj zwolennikiem płaskiej ziemi, kto ma dobre badania, a kto ma złe badania, a tak naprawdę sprowadza się do tego, kto ma władzę i kto ma siłę i kto przepchnie swoje, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, że jakby mało jest osób, które chcą odrobić lekcje i się nauczyć, tak? I ta ekspertyza, myślę, że w dużej mierze ma wartość edukacyjną dla tych, którzy chcą. A druga jest taka, że ona jest bardzo merytoryczna i no jak najłatwiej poradzić sobie z merytorycznymi argumentami, pominąć, tak? Mhm. Po prostu uznać, że ich nie ma, tak? Nie odpowiadać na nie, tylko odpowiadać na inne, które są albo pozamerytoryczne, albo bardziej emocjonalne, albo takie, które da się wytłumaczyć, tak? I no bo jak można odpowiedzieć na, w jaki sposób można odpowiedzieć na argument pod tytułem, że skoro emitujemy do środowiska zwiększające się ilości pól elektromagnetycznych, które w tej chwili mają wartość no już kosmiczną, tak, w porównaniu do tła naturalnego, czyli czegoś, do czego ewolucyjnie człowiek był przystosowany, bo to jest tam gdzieś mniej więcej, oczywiście 10 do 13, tak? Ten poziom, te poziomy w tej chwili są większe, czyli 1 i 13 zer więcej niż to było w tle naturalnym w tym zakresie częstotliwości. No to jeśli to emitujemy, no to czy nie warto by było chociażby to monitorować i mierzyć? Po to, żeby mieć dane do oceny w przyszłości, po to, żeby zobaczyć, czy jak to na nas wpływa. Czy ten argument o monitoringu jest w jakiś sposób do podważenia, czy nie warto? No ale jeżeli nie warto, to dlaczego? No nie warto dlatego, że to by mogło pokazać, że jednak jest jakiś wpływ. To by podważyło dogmę jakby strony proponentów branży telekomunikacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji, które jest w tej chwili twarzą branży, tak, w Polsce. I nagle by się mogło okazać za jakiś czas, że jest problem, tak? No więc lepiej nie mierzyć, to nie będziemy wiedzieć i można będzie nadal utrzymywać tę śpiewkę, że problemu nie ma, tak? Więc pytam, jaki jest sens, skoro
pokazałem, że taka sieć takiego monitoringu jest stosunkowo prosta do zrealizowania, wcale nie jest kosztowna, tak? Przy nie tak wielkim wysiłku, no to dlaczego jej nie budujemy, albo dlaczego nie zobligujemy operatorów do jej zbudowania? Nie oddajmy kontroli jakiejś organizacji, która będzie miała zaufanie społeczne, tak, do tego, żeby tą siecią zarządzać, ale niech ją zbudujmy ją, tak? No przecież w końcu kto ma ponieść koszty, kto ma ponieść koszty takiego monitoringu? No powinni ci, którzy technologię, która jest potencjalnie zagrażająca zdrowiu i życiu, jeśli nie mamy zgody, jest to kontrowersyjne, to tym bardziej, no to powinni pokryć koszty czegoś takiego, co pozwoliłoby nam tą sprawę przetestować przez najbliższe lata, kiedy będziemy to wdrażać. No to jest w ogóle podstawowa rzecz, której w polityce w ogóle się nie robi, dlatego że mogłaby obnażyć niekompetencje i ignorancję, więc się tego unika, czyli że w ustawy, w przedsięwzięcia i różnego rodzaju projekty nie wmontowuje się mechanizmów monitorujących spełnienie po prostu tych założeń, które stały u podstaw, czy weryfikujących założenia, które stały u podstaw takiego, a nie innego prawa. Jeżeli tego nie mierzymy później, no to idziemy w głupotę, tak? I po prostu w błędy, które będą niemożliwe później do wychwycenia, co oznacza, że jakby projekt znajduje się poza kontrolą, zupełnie poza kontrolą i w tym momencie nie ma szans już potem, żebyśmy się dowiedzieli. W ekspozycji na polu elektromagnetycznym już dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której nigdy się już nie dowiemy, jakby wyglądało nasze zdrowie bez tego promieniowania. Absolutnie już jesteśmy w tym miejscu. I obawiam się, że już niestety nie ma powrotu do tego, żebyśmy byli w stanie to zrobić, dlatego że jakby ekspozycja jest tak duża, przewlekła i przez tyle lat, że w tej chwili nawet jeśli zrobimy jakieś badania, co nadal warto robić, to one będą tylko odnosiły się do tego, czy jest mniejsza, czy większa, ale nie będą w stanie pokazać różnicy do tego, jakby jej nie było w ogóle. Nie ma takiej szansy, nie mamy grupy kontrolnej, nie mamy badań, nie mamy szansy na to, żeby to porównać. W związku z tym idziemy zupełnie w ciemno na patencie dogmy pod tytułem, że wszystko jest w porządku, która się coraz słabiej trzyma w świetle badań naukowych, ale no dobrze w świetle zysków branży telekomunikacyjnej i powiązanego z nią państwa. No umówmy się, że do tej pory tak nie było. Państwo jeszcze mimo wszystko nie stawało się twarzą operatorów, no ale to jest ta sama metodologia, która była stosowana przez lata przez branżę farmaceutyczną, czyli lobbying działający na bardzo wysokich poziomach władzy, gdzie państwo zaczyna decydować o tym, jak zarabiają podmioty gospodarcze, które lobbują. Tak? W tym momencie w branży farmaceutycznej to jest wpisanie leku na listę leków refundowanych, a w tej chwili trochę w innej perspektywie mamy świat, w którym operatorzy w ogóle się przestali wypowiadać w Polsce. Nie ma żadnych wypowiedzi operatorów co do pól elektromagnetycznych. Ich twarzą i ich proponentem jest Ministerstwo Cyfryzacji i tak to wygląda. Tak? Także no, ta decyzja, która w Sejmie zapadła, tak, w kwestii podniesienia norm ekspozycji, już abstrahując od wszystkich innych aspektów tej decyzji, była decyzją pod tytułem, która była argumentowana jasno i jawnie, że podniesienie tych norm jest motywowane tym, że 5G się nie zmieści w tych normach. Czyli innymi słowy, Ministerstwo Zdrowia, które powinno dbać o zdrowie Polaków, tak, podjęło decyzję, że można stukrotnie zwiększyć co do mocy, żebyśmy znowu tutaj byli, bo mamy dwie wielkości, natężenie pola i moc, one są związane pierwiastkowo ze sobą, w związku z tym stukrotnie mocy to jest mniej więcej dziesięciokrotnie natężenia pola, żebyśmy znowu nie pomylili tych dwóch rzeczy, bo jedni mówią 10 razy, drudzy mówią 100 razy, obaj mają rację, tylko nie wiem, do czego się odnoszą. Ale tego nie widzi większość ludzi, dlatego że nie ma pojęcia o tym i boi się matematyki. Tak? I stukrotnie w stosunku do mocy, czyli do tak zwanej gęstości powierzchniowej mocy, tak, promieniowania elektromagnetycznego, bo tak się to nazywa w pełni, precyzyjnie. I podnosimy to, dlaczego? Główny argument, żeby zmienić normę, był taki, że biznes, czyli cztery firmy operatorskie, nie da rady się zmieścić w tych normach, które do tej pory mieliśmy przez wiele lat, z nową inwestycją. Tak? W związku z tym, co robimy, zmieniamy normę.
no bo biznes się nie mieści, tak? Który ma na tym zarabiać. I to uznano inwestycją celu pożytku publicznego. Tak, o czym wspominasz właśnie w ekspertyzie. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, a propos dlaczego zapadło nad nią milczenie zapadło, to też mi się kojarzy z tym, co powiedziałeś o branży farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. No, to są dwie branże, które mają największe budżety reklamowe. Ja przypomnę słuchaczom, że w 2018 roku to ponad 4 miliardy złotych, jeśli chodzi o branżę farmaceutyczną. Później jest motoryzacyjna, to jest ponad miliard i telekomunikacyjna 1 100 000 000. No i gro tych pieniędzy branży telekomunikacyjnej no, ląduje, trzeba mieć świadomość i to wiązać te punkty, ląduje po prostu w mediach, które później nie podejmują tematu, który no jakby jest niewygodny dla ręki, która te media karmi. No, to absolutnie tak jest. Ja to było jakieś 3 lata temu, ile dobrze pamiętam, mogę się mylić co do czasu, byłem kilka razy, dawno, dawno przed ekspertyzą, byłem kilka razy pytany i jakieś takie wstępne zaproszenia miałem do TVN-u, do Dzień Dobry TVN chyba tam to wtedy i tak dalej. No, natomiast w momencie, kiedy jakby dosyć jasno artykułowałem, co zamierzam tam powiedzieć, no to się wycofywano, tak? I koniec końców nigdy to nie doszło do skutku. Także absolutnie też mam z tym to potwierdzam, tak? Tak samo jak w 2017 roku skomentowałem, czy napisałem pierwszy komentarz do ukazującego się w Rzeczpospolitej artykułu o profesora Krawczyka, tak, dotyczącego w ogóle pól elektromagnetycznych. Tam było to, że to jest czarna wołga, tak, legenda czarnej wołgi, pól elektromagnetycznych. To ludzie sobie wymyślili, tak jak czarną wołgę kiedyś, która dzieci porywała, legenda miejska czarnej wołgi, i że w ogóle nie ma tego, nie ma problemu, ludzi elektrowrażliwych nie ma, to jest wszystko wymyślone, to w ogóle jest tak dalej. Opublikowane w Rzeczpospolitej. Ja napisałem do tego komentarz, a właściwie pierwszą część, bo zapowiadałem następne części ze względu na to, że ilość jakby, nie chcę używać mocnych słów, ale ilość przeinaczeń, przekręceń, niedopowiedzeń i manipulacji w tym artykule była kosmiczna i porażająca, więc żeby się do nich odnieść, to potrzebowałem na pewno więcej niż jednego artykułu, ale napisałem jeden i próbowałem go opublikować w Rzeczpospolitej, zwracając się do nich z prośbą o zamieszczenie tej dyskusji. No i oczywiście nic się nie zdarzyło, tak? Żadnej odpowiedzi, żadnego odzewu, i tak było w wielu wypadkach. I myślę, że jeśli są osoby, które gdzieś próbowały w ogóle kwestię środowiska elektromagnetycznego zgłębiać, pokazywać i patrzeć, jak się ona ukazuje w mediach, no to doskonale to wiedzą. Także no, absolutnie się z tym zgadzam. No tak jest zresztą z wieloma dzisiaj, z wieloma poglądami, które są spolaryzowane. Po prostu mamy dostęp tylko do jednej strony, reszta jest odfiltrowana, łącznie z dużymi molochami typu Google i Facebook i tak dalej, gdzie tylko treści im się podobające mogą się znaleźć, tak? Treści, które im się nie podobają, już nie. To ja pamiętam też jeszcze z tą ekspertyzą, tak jak sobie przypominam, te czasy, kiedy ją pisałeś i później jak ona była świeża, na gorąco, to znajomy, który pracował wtedy jeszcze w Centrum Analiz Strategicznych, gdy go pytałem o to, czy on zna jeszcze jakiś w Polsce, czy kojarzy ekspertów, którzy piszą w sposób właśnie taki podobny do twojego, czyli gdzieś, gdzie pojawia się ten element szukania prawdy i takiej dużej, sporej dawki krytycyzmu. Odpowiedział mi, że on nie kojarzy takich ludzi. W ogóle przy przygotowywaniu materiałów dla rządu, bo akurat uczestniczył w zespole w KPRM-ie, który zajmował się analizami, jeśli chodzi o 5G i tak zwanymi przygotowywaniem tak zwanych notek dla
Rady Ministrów, no to mówi, że po prostu właściwie na rynku nie zlokalizowali nikogo takiego. Wszyscy fachowcy pracują dla branży. Nikt nie chce się, nawet jeżeli ma inne zdanie, nie będzie się wychylał. I tutaj jest takie pytanie w ogóle, co to takiego się stało, że ty się po prostu tutaj wychylasz, no bo to nie jest coś, co przysparza laurów i sławy. No zdecydowanie nie. Myślę, że więcej kłopotów, krytyki i hejtu. Ostatnio chciałem jeszcze, odnośnie pytałeś się o takie komentarze, to może jeszcze wrócę do tego, bo to trochę ilustruje jakby właśnie te nastawienia, tak? Bo czasem oczywiście dostaję jakiegoś rodzaju głaski, tak? I wyrazy uznania dla tego, co piszę, ale druga strona jest, że tak powiem, równie mocna, czy równie częsta. I ostatnio bardzo mi się podobał wpis na moim blogu, na stronie dotyczący wpisu, gdzie był artykuł, że jest ten artykuł, który zresztą jest na stronach Instytutu, że jest sposób powstrzymać 5G, ale czy dojść nas homo sapiens, żeby tego dokonać. I chyba taki najlepszy komentarz, który dostałem, który mi się najbardziej spodobał, to był komentarz jednosłowny pod tytułem pierdolenie. No rzeczowo. Rzeczowo i otwiera dyskusję, także to mi się bardzo spodobało i zapamiętałem. Także to a propos tych komentarzy, a czasami są takie, które pokazują, że ktoś nawet szuka, jakby chce, ale nie bardzo starcza mu myślenia, tak? Na przykład gdzieś ktoś mi rzucił argument, że ja powołałem argument w ekspertyzie, że Gartner wskazuje, że 80% ruchu w sieci 5G to będą filmy wysokiej rozdzielczości, tak? I powołałem to po to, żeby tylko zilustrować to, że tak naprawdę to, w jaki sposób będzie ta sieć używana, to będzie w dużej mierze rozrywka, tak? Ale przede wszystkim po to, żeby pokazać, że ta sieć jest budowana po to, żeby przesyłać większe ilości danych z coraz większą szybkością, a to z kolei musi oznaczać poprzez twierdzenie Shannona Hartleya, że musimy wyemitować znacznie większe ilości promieniowania elektromagnetycznego do środowiska. Jedno bez drugiego nie jest możliwe. W związku z czym, i on mi zarzuca z kolei, że moje rozumowanie w ekspertyzie jest niepełne, znaczy nie, że nie powołałem w pełni ekspertyzy Gartnera, dlatego że Gartner tłumaczy tam, dlaczego tak będzie. No, fajnie, że Gartner tłumaczy dlaczego, ale to jest w ogóle bez znaczenia dla tej sprawy i dla tego argumentu, tak? No i tego typu rzeczy, więc pytasz dlaczego, wracając do twojego pytania, dlaczego ja to robię. Myślę, że dwie rzeczy są w tym ważne. Jedna jest taka, że ja siebie jakby pozycjonuję jako takiego inżyniera starej daty, który ma takie poczucie, że po prostu rzeczy trzeba rozumieć, żeby o nich rozmawiać. To już dzisiaj jest w zaniku, ja wiem. To jakieś dziwne podejście. Dziwne podejście, dokładnie. No więc ja się tego trzymam i to próbuję pokazywać, tak, że zrozumienie jest ważne, tak, dla rozwiązywania problemów, dla znalezienia jakichś rozwiązań, czy nawet dla po prostu chociażby zrozumienia międzyludzkiego, tak, że jeżeli chcemy się odnieść do jakiegoś poglądu, jeśli któryś ktoś ma, no to najpierw sprawdźmy, czy my w ogóle rozumiemy, o czym mówimy, tak, bo jeśli nie rozumiemy, to spór będzie narastał, tak, będzie się polaryzował, tak jak powiedziałem, że narastająca polaryzacja jest zawsze synonimem narastającego niezrozumienia, bo jeżeli coś ma powstać, czy jakiekolwiek porozumienie, czy jakakolwiek dyskusja i rozmowa, to ona musi objąć te dwa poglądy, które są i starać się po prostu je zobaczyć, jakby jak są połączone, z czego wynikają i wtedy dopiero jest jakaś szansa na znalezienie rozwiązania, inaczej jest tylko szansa na powiększenie polaryzacji. Tak? Jeżeli ta polaryzacja się powiększa, a zrozumienie się zmniejsza, no to szczerze mówiąc,
jeżeli patrzymy na to jako z poziomu nauki, którą ludzkość zna, to do niczego dobrego doprowadzić nie może i mamy na to tysiące potwierdzeń i tak dalej, no ale brniemy w to, tak, dlatego że jest emocjonalnie. Więc raz po prostu jestem tego typu osobą, która chce rozumieć, zanim zacznie dyskutować, tak, i zanim zacznie coś robić i chce zrozumieć dziedzinę, w której to się toczy, ale też jej otoczenie, jej konteksty, dlatego że dzisiaj żyjemy w świecie, który jest połączony i tak jak mówimy, jeżeli chcemy zrozumieć stanowisko mediów, to musimy zrozumieć, skąd czerpią pieniądze i skąd się to bierze. Jeżeli chcemy zrozumieć stanowisko biznesu, to też musimy rozumieć, dlaczego to robi, bo w końcu jest biznesem i jest od zarabiania pieniędzy, więc nie wyjmujmy mu tej roli, tak, bo do tego jest stworzony i to zaakceptowaliśmy. Tak. I teraz z kolei jak ty mówisz, że branża daje reklamy mediom, a my potem od tych mediów dostajemy takie, a nie inne komunikaty i że branża ma te pieniądze, to teraz ja idę dalej i mówię obywatelu i ty jesteś operatorem 5G i Wi-Fi, to znaczy to my daliśmy te pieniądze operatorom albo dopiero damy. I to operator zakłada, tak? Albo skąd są te pieniądze na tą reklamę, na tą branżę i na korumpowanie, czy na sterowanie filtrami mediów, czy filtrami tego, co będzie pokazywane, a co nie będzie pokazywane. Skąd są te pieniądze? No one są od nas, od konsumentów, którzy tą technologię konsumują, którzy ją kupują, którzy wydają na to pieniądze, najpierw gdzieś tam ciężko pracują, robiąc być może jedną technologię, inną tam nie wiem, pracuje w Monsanto, zarabia pieniądze, po czym wydaje je na 5G, tak? I tak to się fajnie kręci. Ale gdzieś po drodze jest ten obywatel, który ma możliwość podjęcia decyzji, na co wyda pieniądze i w ten sposób może słabego, bo nie jest to przełożone na ustawy, na prawo i tak dalej, bo tam mają większą moc sprawczą ci, którzy robią duży biznes, tak jak widać, ale każdy z nas ma możliwość rezygnowania z tej technologii, tak? Tylko ta rezygnacja niestety nie jest wygodna. Ona musi wynikać ze świadomości, ze zrozumienia tego, jakie będą konsekwencje tego, że ja będę to napędzał, że ja będę to kupował, tak? To znaczy, że tego będzie więcej. I to jest to, co cały czas próbuję i w ekspertyzie, może tego nie było dużo na wierzchu, ale to jest to, co próbuję powiedzieć, że jeżeli staramy się zrozumieć to wielowymiarowo i staramy się rozumieć mechanizmy, jakie tym rządzą, a nie tylko polaryzować się pomiędzy jakimiś obiegowymi stwierdzeniami na poziomie emocjonalnym, bez zrozumienia istoty rzeczy, to w tym momencie zaczynamy schodzić do siebie, tak, do tego, okej, jaką ja mam odpowiedzialność za to, że to się rozwija, bo ja mam, tak? I moi najbliżsi też mają, jeżeli ich nie przekonam do tego, że to nie ma sensu, żeby w ten sposób inwestować czy w ten sposób wydawać, a co na przykład ma sens? A na przykład zwrócić uwagę na to, że w tej mega ustawie strasznej i fatalnej i tak dalej znajdują się takie miejsca, które można wykorzystać, tak? Takie, że na przykład sieć światłowodową można zalać wnioskami jakby operatorów i będą musieli na nie odpowiadać, że chce światłowód do domu. I na końcu tego światłowodu nie muszę zainstalować routera Wi-Fi, mogę zainstalować router i w nim Wi-Fi wyłączyć. I mogę się domagać od operatora tego, w jaki sposób je wyłączyć, tak? I przejść na kable i nie korzystać z tego i telefonu nie wymienić na telefon 5G, tylko korzystać z tej sieci, która jest i używać telefonu jako telefonu albo zmienić telefon na taki, który nie pracuje pod kontrolą żadnego z dużych systemów, ani Androida, ani nie nowego iPhone'a i wtedy nie będę nawet mógł aplikacji zainstalować do śledzenia przez koronawirusa i nawet mnie nie będą mogli tak mocno śledzić, tak? I będę używał tego tylko jako telefonu. Ale to oznacza pewną rezygnację i niestety wolność tak naprawdę od tej hegemonii tych podmiotów i hegemonii operatorów i ich psucia środowiska elektromagnetycznego jest przez rezygnację z tej wygody, którą oni oferują, ale jeżeli ja o tym mówię, a ludzie na koniec mówią, no ale ja muszę te filmy oglądać na swoim telefonie, bo to jednak czasami muszę, tak, i tak dalej, to znaczy, że nic nie zrozumieli. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję ci, Pawle, za dzisiejszą rozmowę. Gościem naszym był Paweł Wypychowski. Rozmawialiśmy o ekspertyzie mega ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, dziękuję.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!